Nie sądziłem, że tego doczekamy, ale w Polsce rozgości się nowa usługa muzyczna. Choć nie taka nowa, bo wszyscy już ją znacie. Odpowiada za nią Google. Już wiecie, o kim mówię? Nie, nie chodzi wcale o Google Play Music, a o YouTube'a. Zgadza się. Do Polski wkracza YouTube Music i YouTube Premium, które już są dostępne dla Was do subskrypcji. Jeszcze przed głośną premierą miałem okazję nie tylko skorzystać z tej usługi, ale porozmawiać także z osobami odpowiedzialnymi za jej wdrożenie, najpierw w Stanach Zjednoczonych, później za rozwijanie jej przez cały rok, a teraz za uruchomienie jej między innymi w Polsce, bo usługa wkracza także do innych krajów w Europie. Usłyszeliśmy, że Google Play Music będzie już wygaszane. Trochę szkoda, bo ta usługa ma naprawdę kilka świetnych funkcji. Między innymi możecie tam grać aż 50 tysięcy własnych utworów, których możecie później słuchać streamując na telefonie czy na innych urządzeniach. Możecie też je pobrać oczywiście do trybu offline. Tego jak na razie w YouTube Music nie ma, ale muszę Wam powiedzieć, że po spędzeniu kilku dni z YouTube Music chyba się zdecyduję. YouTube Music pozwala słuchać muzyki jak każda inna usługa streamingowa. Możecie przeszukiwać katalog, gdzie znajdziecie kilkadziesiąt milionów utworów. Możecie wybierać dowolne albumy, piosenki, korzystać z playlist, o których za chwilkę Wam więcej opowiem. Ale mocą YouTube'a jest zupełnie co innego. Chodzi o bazę budowaną przez lata, które słuchaliście do tej pory. Oczywiście są to wideoklipy, nagrania z koncertów, nagrania z programów talk show. Tego wszystkiego możecie słuchać w zupełnie taki sam sposób jak zwykłych utworów na Spotify. Wystarczy, że skorzystacie z funkcji wyłączenia wideo, odtwarzania wideo. Co więcej, możecie też słuchać muzyki przy zablokowanym ekranie. To wszystko jest bardzo istotne dla osób, które korzystały z tego, ale w niepełnym wymiarze do tej pory. Nie zabrakło oczywiście tych wszystkich podstawowych funkcji, jak dodawanie całych albumów, piosenek lub playlist do własnej biblioteki. Możecie je zapisywać w trybie offline, by posłuchać bez dostępu do sieci, a jednocześnie możecie być zalogowani na 10 urządzeniach, ale słuchać tylko na jednym. Podczas rozmowy szefujący usłudze muzycznej TJ Fowler bardzo duży nacisk kładł na kwestię personalizacji w YouTube Music i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście, odwiedzając ekran głównej aplikacji, będziecie chyba bez końca przewijać kafelki ułożonych specjalnie dla Was playlist. To, co zobaczycie tutaj na wideo, to oczywiście są personalizacje dostosowane do mojego gustu muzycznego. U Was może to wyglądać zupełnie inaczej. Wyjaśnimy sobie więc, jaką ofertę przygotował dla Was YouTube. W podstawowej, tej darmowej, możecie słuchać dowolnych albumów, playlist i piosenek, ale odtwarzanie będzie przerywane na reklamy. Co więcej, nie będziecie mogli słuchać przy zablokowanym ekranie, jeśli będzie to dotyczyło wideoklipu i nie pobierzecie utworów do pamięci urządzenia. Wszystko to zyskacie, gdy zapłacicie comiesięczną subskrypcję. Ta kosztuje 19,99, ale jest jeszcze jeden model oferty, który mógłby Was zainteresować, o nim opowiem troszeczkę później. W zestawieniu z takimi usługami jak Spotify czy Tidal, YouTube Music wcale znacząco się od nich nie różni. Wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, tak naprawdę pokrywa się prawie jeden do jednego. Są jednak dwie bardzo duże i ważne dla mnie różnice. Otóż YouTube, tak jak już powiedziałem, posiada całą bazę budowanych przez lata wideoklipów, nagrań z koncertów czy z talk show i wielu, wielu innych wersji utworów, które znacie i lubicie. To wszystko znajdziecie tu właśnie, w YouTube Music, bez potrzeby oglądania wideoklipu i możecie tego słuchać przy zablokowanym ekranie. To bardzo duża wartość w zestawieniu ze Spotify czy Tidalem, którzy cały czas próbują namówić artystów, by ci przygotowali dla nich takie ekskluzywne, wyjątkowe, niedostępne nigdzie indziej kawałki. YouTube ma to już wszystko od dawna i dopiero teraz możemy z tego tak naprawdę w komfortowy sposób skorzystać. Drugą naprawdę bardzo fajną funkcją YouTube Music jest możliwość wyszukiwania utworów po słowach piosenek. Wystarczy, że w pole wyszukiwania wpiszecie albo wkleicie część tekstu, który zapamiętaliście, a wśród wyników prawie na pewno znajdzie się utwór, którego szukaliście. Z ciekawości sprawdziłem te mniej i te bardziej popularne kawałki i muszę Wam przyznać, że te algorytmy Google'a, które napędzają wyszukiwarkę, świetnie działają naprawdę. I to właśnie tutaj, w YouTube Music. Za YouTube Music zapłacicie 19,99 miesięcznie. W zamian otrzymujecie całą masę utworów, które do tej pory były dostępne tylko w Google Play Music. Wartością dodaną są wszystkie te dodatkowe treści, te wideoklipy, o których wspomniałem wcześniej, których nie znajdziecie przecież nigdzie indziej.
Oprócz tego macie tryb offline i brak reklam. To całkiem niewiele i szczerze mówiąc, w tym okresie darmowym, który teraz przygotował YouTube dla Was, to aż 3 miesiące, powinniście zdążyć przekonać się do tej oferty. Ale jest jeszcze coś, o czym wspomniałem na początku. Coś takiego jak YouTube Premium. Koszt YouTube Premium to tylko 23,99, zaledwie 4 zł więcej. A w zamian dostaniecie też dostęp do wszystkich filmów na YouTubie, bez reklam i także w trybie offline na urządzeniach mobilnych. Ta różnica, te 4 zł to naprawdę niewiele, a w pakiecie otrzymujecie wszystko, o czym mówiłem do tej pory. YouTube'a, YouTube Music i Google Play Music, które co prawda za jakiś czas będzie wygaszone, ale jeżeli używaliście do tej pory albo zechcielibyście zacząć używać, to chyba nie było lepszego momentu, by podjąć decyzję o włączeniu subskrypcji. Biorąc pod uwagę popularność YouTube'a pod względem muzycznym, szczególnie w naszym kraju, Google nie powinno się martwić o popularność nowej usługi YouTube Music. Koszt 20 zł też wydaje się niewielki. Ale przypomnijmy sobie pewną rzecz. Do tej pory za YouTube'a nikt nie płacił. Wszystkie treści, których słuchaliśmy, czy były to zwykłe utwory, czy nagrania z koncertów, były dostępne za darmo. Czy użytkownicy dostrzegą wszystkie te korzyści, które otrzymają za tak niewiele pieniędzy? Sam jestem ciekaw tych wyników, a teraz cóż, wracam do słuchania.